Cześć, z strony ekipa Slash-Kraft. Jesteśmy w trzyosobowym gronie, jest oczywiście Łukasz i jest Adaś. I dzisiaj jedziemy sobie na wyjazd do kina Infinity War, czyli Avengers Wojna bez granic. Zarąbisty film. Tak, my już czekaliśmy na ten film przez dłuższy czas, oglądaliśmy sobie tu naprawdę, zapowiada się coś ciekawego. Widzieliście jakieś spoilery? Ja widziałem tylko jeden, że ma tam Thanos, ma tam siać destrukcję, jeżeli chodzi, ma ktoś zginąć. Dobra, nie ważne to już. Nie wiem dokładnie, więc się dowiemy. Film zawiera spoilery, także was ostrzegamy. Teraz lecimy do samochodu. W galerii zajdziemy się do sklepu, idziemy do galerii Alfy. Trochę inaczej niż zwykle, ale co? Lecimy. Podaj po prostu numer o temat. Tak, dobra. Mogę 4 bilety? Tak, 4. A co jest z tym, że 3, bo jedna osoba zaparowała je. 1, 3, 3. Wiele, już mam. Wiele legitymacji poproszę. Tutaj nie trzeba. Dobra. Czyli potrzymaj, ja wyciągnę. Dobra, my idziemy już do sklepu, do Piotra i Pawła. Tak? Tutaj będą takie napoje specjalne. Ta, na przykład Fanta, jakaś grape może się... No. O, już widzę pierwsze rzeczy, których nie ma w Polsce. Też już widzę. Kurde, są drogie ceny, szczerze wam powiem. Pierwsze rzeczy, których nie ma w Polsce. Ojcie, panie. Jakie zarobiste. O kurde. Wszystko oczywiście na film. Elementy miętowe. O, to jest dobre, słyszałem. 30 zł. Jakie snickersy. Wiecie, co jest bardzo popularne w Anglii? To ciasto jest po prostu przepyszne, to ciasto. One 6 zł kosztuje, ale jest podobno bardzo przepyszne to ciasto. No to tutaj przyjedziemy kolejny raz, żeby kupić coś takiego. To jest drogo, ale dobra. Czy takie rzeczy? Ceny wysokie. Na pewno... Słuchaj, soft. Co to jest? Golden Oreo. Ja tak jadłem w Grecji. Patrz, no TH też. Ja się zastanawiam, czy to sobie nie kupić, bo to jest bardzo pyszne za 7 zł. Ale teraz? No chyba sobie teraz kupię właśnie. To. No, idziemy po picie. Dobra, chodźmy kupić te rzeczy, które musimy kupić. Fanta lemon. Jacie. A są inne smaki tego? Fruit twist. Ale będą testy, Exotic. A, to już piliśmy? Fruit twist. To samo. Wow. Vanilla. To już też piliśmy. Ej, ile? 3,19? Zabieram. Ja kolejnym razem kupimy, więc na spokojnie. Nie kupiłeś większego. No. Mango. Exotic mango, what the fuck? A to cherry jakie? Ja chyba wezmę... Jakie smaki, peach. Co? Co to jest? Ale... O smaku przeskniałem kolę, what the fuck? Ale smaki. Będą testy, słuchajcie. Będą testy. Słuchajcie, ja chyba wezmę 2 puszki, ale nie jestem jeszcze pewien. Chyba wezmę te 2. Powiem tak, skoro ja ze względu na niski budżet na obecną chwilę, ja kupię też te, które są po prostu potrzebne, czyli kupię sobie po prostu Pepsi i tyle. Ja się odkładam. Pepsi. Potem przejdziemy, tak? Dobra. Tak, tylko jak my wejdziemy z tym do... Wiesz, ja mam plecak. A, no dobra, no to na spokojnie. Tutaj sobie idziemy teraz i zaraz widzimy się w miejscu potrzebnym. Dojdziemy tam, gdzie jest picie. Mango, słuchajcie, masakra, 4 zł. Ceny są jakie są, ale to w końcu... Lipton pić jakiś nowy. A to chyba już jest polski. No dobra, biorę tutaj co trzeba. Dobra, Adaś jeszcze bierze duże chrupki, ja biorę Sevenawa, on bierze Fanta. Już sobie jedziemy. No, Łukasza owalili trochę. Tutaj kolę. Adaś, co masz? Fantę i chipsy. Będzie problem z przemyceniem tego, bo jak wiemy, nie można jakby słodyczy, ale postaramy się jakoś zrobić, bo problem z drobnym sklepem, ale... Dobra, weszliśmy do środka... Kantyny. Tak, tam gdzie się zdjęcie robi. Powiem wam, że jest problem. Bo musimy przemycić chrupki, tutaj Adaś już robi tajny trik. Jest picie. W ciąży. Picie to tam z tyłu będziemy trzymać, a Łukasz tam ma plecak, więc na spokojnie. Co? Broniasta. Nie wiem. Trzymaj, Adaś. Nie. Tutaj? 8. 8. 27. Był taki pomysł. Zebrać grupę nieprzeciętnych jednostek. Sprawdzić, czy narodzi się nowa jakość. Mieliśmy pomagać ludziom. Bronić ich przed wrogami. Silniejszymi od nich. Niebawem zaznacie goryczy porażki. Rozpaczy, jak uniesie strach i bezsilność. Możecie się kryć. Możecie uciekać. Wasz los jest przypieczętowany. Ewakuować miasto. Ogłoście alarm dla wszystkich. I znajdźcie mu jakąś tarczę. Ruszając na podbój wszechświata, nie liczysz, że będzie przyjemnie. A tu proszę. Taka miła niespodzianka. Avengers. Wojna bez granic. Z strony ekipa Slash-Kraft. Dzisiaj już wróciliśmy. Jest to dzień po powrocie z kina. No, nie jest to na świeżo, ale pamiętamy wszystko, co trzeba dzisiaj obgadać. I w tle macie monitor z plakatem filmowym Avengers Infinity War. Pierwsze to pytanie, czy wam podobał się film? Mi bardzo, to chyba jeden z najlepszych filmów roku, jeżeli o to chodzi. Tak, Łukasz ma trochę chryp, mam nadzieję, że to nie będzie. Zgadzam się. No, mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzać. No i co? Raczej będzie. Mamy kilka wątków do poruszenia. Pierwszy wątek to śmierć Lokiego. Czy cieszycie się, że Loki zginął? Szczerze wam powiem, że moim zdaniem ja do tego się mogę przyzwyczaić w sumie. Loki był taką postacią dosyć... nie lubię. No taką nieprzewidywalną, taką zdradziecką. Brat Thora, który działał na niekorzyść ogólnej całości, jeżeli o to chodzi. No, zginął przez Thanosa. Myślę, że ktoś, kto go lubił, to może to być nie za ciekawa informacja. No cóż, kolejny wątek to odebranie klejnotu przez Thanosa dla Doktora Strange'a i głupota Starlorda. Tak by się wszystko udało. No, Doktor Strange'ka nie miał wyjścia, żeby oddać ten kamień czasu, tak? Ale to właśnie dzięki temu kamieniu czasu już tak naprawdę Thanos był tak potężny, że pod koniec filmu, a zresztą zaraz to powiemy, co się stało. No powiem wam, że on nie miał wyjścia, tak, bo też musiał uratować Iron Mana. Żeby Iron Man zginął, to naprawdę było coś niezwykłego, coś takiego raczej niechcianego przez rzeszę fanów. Ale cóż, prowadzili tych strażników galaktyki, ale tylko na niekorzyść, ale no cóż, bo to zgodnie z scenariuszem, tak, ale Starlord, no głupotę zrobił, że... Pobił wtedy Thanosa, pięściami. Bo się wkurzył, że ta Gamora, tak, bo to była, okazało się, że córka Thanosa i poświęcił ją za kamień duszy. Tak. Cofnięcie czasu przez Thanosa, odbierając klejnot dla Visiona. Tak, stało się to pod koniec, właśnie ten wątek chcemy teraz poruszyć, bo ta jego dziewczyna, tak, tego Visiona musiała go zabić, bo inaczej... Scarlet Witch. Tak, to była właśnie... no i ona musiała go zabić, żeby Thanos nie mógł uzyskać tego ostatniego kamienia, jednak niestety mając kamień czasu, cofnął czas. No i właśnie to... Tak samo postąpił, gdy Thor wbił w niego topór. Tak, ja już myślałem, ale Thor tak powrócił, ja wiedziałem o tym, że Thor powróci. Naprawdę o tym wiedziałem. No, tak zrobił i wypełnił swojego przeznaczenia. Ale wszyscy zamienili się w piach. No nie wszyscy. Tak, o tym zaraz. Ale w sumie to też był błąd Thora, ponieważ nie celował w głowę, tylko w ten. No w sumie tak, to też prawda. Powiedział, że mógłbyś celować w głowę, powiedział tak Thanos. W głowę Thanos by od razu umarł. Ale teraz Thor jest potężny, ale o tym zaraz powiemy, bo naprawdę trochę się zmienił. Tajemnicze zniknięcie wielu bohaterów, śmierć wielu bohaterów, np. Spider-Man, po prostu ich zniknięcie. I I coś tam słyszałem, że mogą powrócić część bohaterów, ale nie wszyscy. Kuba Jelen mi mówił, pozdrawiam serdecznie Bezi, użyją, znaczy kamień czasu, jakby cofnie czas do czasu, kiedy jeszcze jakby żyli, no i coś takiego będzie, ale nie mam pojęcia zupełnie, co się stanie. To było coś takiego, ja myślałem, że zaraz to odwrócą wszystko, nie? A tutaj napisy. Coś, co stało się, coś, co w ogóle zaniepokoiło wszystkich. Po filmie, jak skończył się film, były napisy. No i potem było ujęcie na Jacka Fury, który w telefonie miał znak Captain Marvel. I to spekuluje nadejście kolejnej części, w której okaże się Captain Marvel. Będzie film Captain Marvel i ponoć to ma pomóc dla reszty bohaterów. Zobaczymy, jak trzeba było zostać po napisach. Dobra, Hulk nie chciał wyjść, bo bał się Thanosa. Tak, Hulk w kontakcie z Thanosem, no, stoczyli bitwę tam na początku filmu. Niestety Hulk odniósł porażkę i by już zginął, naprawdę by zginął, gdyby nie ten ojciec Czarnej Pantery, także przeniósł go na ziemię z powrotem. I on ostrzegł resztę bohaterów. Dobra, Thor dostał oko i już nie młot, tylko topór. Tak, Thor dostał oko, bardzo dobrze. Od Szopa. No, Szopa. W sumie świstaka. Od świstaka. Nie no, w sumie dobrze. Tak, i młot Thora nazywał się Mjolnir. Jak się nazywa topór Thora? Tak. Szczerze wam powiem, że mi się bardziej podobał Thor z młotem, ale już no. jak jest topór, to też fajnie. W sumie no już można się do tego przyzwyczaić. Ale teraz na przykład widzimy potęgę Thora i widzimy, co zrobił na końcu. Tak naprawdę powiedział, że... Bo tam on mówił, że pewnie tak będzie, że ja urotuję wszystkich, coś takiego. I tak się też stało, więc to było dosyć ciekawe. Wykonanie planów przez Thanosa i zniszczona połowa wszechświata. Tak, że on powiedział, że na jednej z planet jakby, że usiąść i patrzeć na zachód słońca przy dokonaniu swojego planu. No i to się spełniło, tak? I zaniepokoiło większość widzów. Już dochodzimy do końca. Stark, zniknął Spider-Man. Starkowi strasznie zależało. Tak, Spider-Man zniknął, Tonego Starka to poruszyło. On był taki osły w stosunku do niego. Ostatecznie przyjął go do Avengersów, jednak jak wiemy, no zaniepokoiło to go, zmartwiło. To właśnie wywołało jakoś emocje, że ten młody chłopak zniknął, a Tony Stark był jednak jego, można powiedzieć, no takim idolem bardzo, no właśnie. Znaczy, jeżeli chodzi o dla Spider-Mana, kim był Tony Stark, a naprawdę Iron Man był dla niego kimś więcej. Dobra, Skalmar zginął w czasoprzestrzeni. Tak, ten jeden... Ona się nazywał? Ale on był naprawdę potężny. On powiedział, że wasze moce nie równają się z moimi i naprawdę wygląda takiego potężnego. Tam Doctor Strange ostro oberwał od niego. Też nie tylko Doctor Strange, ale zginął w próżni zginął. Był jednym z takich ciekawszych antagonistów. No w sumie powiem, że dobrze, że zginął, ale mogło być jakieś lepsze przyszłość do tej postaci, chociaż tam jeszcze te inni pomocnicy Thanosa też zginęli. No byli dosyć to trudni przeciwnicy, akurat jakoś tam się udało ich pokonać. Dobra, kto może pokonać Thanosa? To jest kolejna rzecz. Deadpool na pewno. I to już ostatni wątek już do poruszenia. Powiem wam, że no to pierwsze zdaniem Adasia. Kto by mógł pokonać Thanosa? Na YouTubie jest pewien odcinek. A tak nie kieruję, znaczy zaraz powiemy o tym, ale tak twoim zdaniem bez tego filmu. Według mnie mógłby pokonać go Deadpool. Galactus. Tak, ponoć w komiksach, nie wiem, czy to jest kanoniczne, ale ponoć tak. To jest kanoniczne. Thanos pokonał Galactusa. Znaczy jakby, no nie zabił go, ale go pokonał. Coś. On pochłania planety. To. No tak, on jest ogromny, tak. Ale gdyby nie było Galactusa, to by nie było wszechświata, tak. Black Bolt. No. Też jest postać kanoniczna. Dobra. Moim zdaniem Surtur wystąpił w Thor Ragnarok, przywołany ostatecznie pod koniec, by uśmiercić tą siostrę Thora, bo naprawdę nie dało się jej zabić. Teraz powiesz. Hela, tak, siostra Thora. Która wydłubała mu oko. Której nie wiedział, no tak masakrycznie potężna, ale najprawdopodobniej coś tam słyszałem, że ona pracowała dla Thanosa, więc raczej by się nie zmierzyli, ale było naprawdę, no musieli przywołać tego dawnego boga, jakiegoś tam, tego Surtura. Teraz może jeszcze, kto najbardziej się zasłużył w tym filmie? Moim zdaniem Thor, naprawdę Thor. I ktoś jeszcze, Tony Stark. Iron Man, Thor. Kapitan Ameryka właśnie tak średnio, Kapitan Ameryka. Czarna Pantera. No, też. Dobra, to był na tyle. Powiedzieliśmy wszystko, co i jak o filmie. Zrecenzowaliśmy. Niestety Łukasz ma albo zapalenie krtani, albo przychodzi mutację, bo naprawdę tak brzmi. No na razie jego głos no nie jest raczej czymś, co byście chcieli usłyszeć na filmie, dlatego tak nie za dużo mówił. Ale musimy to przeprosić. Mam nadzieję, że w przyszłym czasie ten głos ulegnie jakiejś tam... No, coś takiego właśnie, brakowało mi tego słowa. Był też Adaś. Siema. I do usłyszenia. Do kolejnych wyjazdów do kina i do kolejnych recenzji. Hello. Jeżeli wy macie jakieś teorie dotyczące kolejnego, to piszcie.